śliczny zachód słońca. A tu przede mną 15, czyli Brighton Rider 15, a tuż obok po prawej stronie Rider 15 Neo, czyli nowa odsłona najbardziej podstawowego, ale mimo wszystko świetnego licznika od Brighton. Licznika rowerowego z wskazaniami na podstawie sygnału GPS. Spędziłem z tymi licznikami ostatnie około 2 tygodni i w zasadzie brałem je ze sobą na każdą przejażdżkę, jaką sobie robiłem. Troszkę się o nich dowiedziałem, troszkę mnie zachęciły jeszcze bardziej, a czasem mnie zaskoczyły też w sposób negatywny. Więc postaram się Wam opowiedzieć w kilku słowach to, czego udało mi się dowiedzieć w przeciągu tych ostatnich 2 tygodni, tak żeby przybrało to bardziej formę kilkuminutowego przedstawienia informacji, jak przy ladzie w sklepie. Tak żebyście tutaj nie umarli z nudów. Zaczynajmy. Po pierwsze, to co nas interesuje, to jak szybko te urządzenia wstają. Jeśli chodzi o czas uruchamiania, no to tak jak spodziewamy się po tej samej platformie, jest on identyczny. One tutaj nie mają jakichś długich czasów ładowania, ale jeśli chodzi o moje doświadczenia, to starszy Rider 15 troszkę szybciej łapie sygnał GPS. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Jesteśmy tutaj w zasadzie w okolicy bez jakichkolwiek bliższych zabudowań ani terenów zalesionych, więc no mają one pole do popisu, żeby połączyć się naprawdę szybko. No widzicie. I w tym przypadku Rider 15 Neo łamie schemat, do którego mnie przyzwyczaił przez ostatni tydzień, gdzie te dwa urządzenia łapały w bardzo podobnym czasie sygnał. No jak widzicie, zwykła 15 też już złapała. Zwykle to trwa tak do 30 sekund. W zasadzie jak włączymy je wkładając na rower, to zanim wsiądziemy i przejedziemy pierwsze około 100-200 metrów, to już sygnał mamy, więc nie ma na co narzekać. Jeśli chodzi o wskazania, Rider 15, jak widzicie, ma taką formę charakterystycznego tego pomarańczowego kółka i powiem Wam szczerze, że no do tego trzeba się przyzwyczaić. Jeśli chodzi o Ridera 15 Neo, no to najzwyczajniej w świecie, jeśli ktoś jest bardziej przyzwyczajony do takiego typowego dla Sigmy na przykład wyświetlacza, gdzie mamy segmenty, tutaj 4 linie o różnej wysokości wyświetlanych informacji, no to na pewno ten Rider 15 Neo na pierwszy rzut oka będzie dla Was dużo bardziej czytelny. Jeśli chodzi o to kółko, to skąd ono w ogóle wynika? No tutaj, jak się przypatrzycie z bliższa, są wskazania kompasu, czyli to nam pokazuje kierunek. Może nam ten kompas zawsze wskazywać północ i będzie to dla nas punkt odniesienia. Natomiast w 15 Neo, jeśli chodzi o wyświetlany kierunek, no to on na zmianę z temperaturą tutaj się będzie wymieniał co parę sekund. Klasyczna 15 może wygrać tylko w sytuacji, w której rzeczywiście korzystacie z kompasu tą funkcją. Dlatego, że tutaj jeśli chcemy mieć kierunek wskazywany, no to on tu będzie co parę sekund wyskakiwał i też możemy z tego korzystać. No, jeśli chodzi o tą 15 starszą, nie dostrzegam głębszego sensu w tym, żeby rzeczywiście to całe kółko zajmowało taką dużą część wyświetlacza, sprawiało, że wyświetlana informacja o prędkości będzie mniejsza, a ona w większości przypadków będzie dla nas najważniejsza. Dlatego uważam, że Rider 15 Neo to duży krok, jeśli chodzi o czytelność wyświetlacza. Tutaj jak widzicie, sama informacja, ta, która jest dla nas najbardziej kluczowa, będzie większa, mimo że wyświetlacz jest identycznego rozmiaru. Podobnie w obydwu przypadkach możemy sobie przełączać informacje. No tutaj w przypadku 15, klikając ten dolny przycisk, zmieniamy informacje u góry i na dole. Możemy to sobie w aplikacji wszystko pozmieniać. Jeśli chodzi o 15 Neo, to zmieniamy te informacje tutaj w 2 dolnych rzędach, a u góry zawsze będzie prędkość. Jeśli chodzi o czytelność na przykład tego, co mamy tutaj, czyli średnia prędkość, no dużo lepiej wypada znowu 15 Neo. Jak sobie zwrócimy uwagę, to w starej 15 wprawdzie nie musimy wiedzieć, że tu jest AV napisane. Wystarczy, że się przyzwyczajimy, że coś tam w lewej dolnej części wyświetlacza się wyświetla i wiemy, że chodzi o średnią prędkość.
No ale tutaj jeśli chodzi o 15 Neo, no to ta czytelność jest znacznie lepsza. Nie ma co się oszukiwać, to będzie dużo bardziej intuicyjne. Klikając sobie OK, możemy sobie rozpocząć trening. Jeśli chodzi o 15, no to tutaj tym przyciskiem z dołu wyświetli nam się, ile nam godzin zapisu zostało. I zaczynają migać podobnie te kropeczki oznaczające zapisywanie naszego śladu i treningu. Z tym, że troszkę lepiej w 15 Neo jest to rozwiązane. Dlatego, że jeśli chcemy zakończyć, to nas zapyta, czy zatrzymać. Niestety w przypadku starej 15, jeśli klikniemy ten przycisk od dołu, to po prostu przestanie nam migać kropka i w zasadzie nie dostaniemy żadnego komunikatu. Jeśli będziemy tu jakimiś grubymi rękawiczkami majstrować, coś sobie przez przypadek klikniemy albo pomylimy ten przycisk z tym, no to zatrzymamy automatycznie trening. Tutaj zostaniemy zapytani, czy zatrzymać. Jeśli sobie przełączymy funkcję, to możemy wrócić do nagrywania i nie zatrzymamy całego treningu. Także jest to zdecydowanie na plus. Bardzo fajnie tutaj jest to rozwiązane na 15, dlatego że możemy sobie na jednym segmencie wyświetlać tętno oraz na przykład w tym przypadku dystans. Jeśli chodzi o starszą 15, to możemy ekran podzielić tutaj u góry na dwie sekcje, ale zawsze to będzie tętno i kadencja. Także jeśli te dwie informacje nas interesują, to jak najbardziej, ale jeśli chcemy samo tętno, no to będziemy pół wierszyka tracić, a tutaj możemy sobie dodatkowo zmieścić no ten pokonany dystans. Jeśli chodzi o czas działania obydwu urządzeń na baterii, no to tak jak spodziewamy się po tej samej platformie, no będzie on prawie identyczny. Deklarowany przez producenta 16 godzin jest stosunkowo realny. Tutaj myślę, że gdzieś koło 15 godzin spokojnie ten licznik wytrzymywał w takich powiedzmy nie najniższych temperaturach, bo gdzieś koło zera, ale te 16 w dobrych warunkach termicznych jest myślę spokojnie osiągalne. Jeśli chodzi o połączenie, no to tak jak już wspomniałem, możemy podpiąć sobie do obydwu urządzeń przez Bluetooth czujnik tętna lub czujnik kadencji. No ciężko było mi znaleźć czujnik, który by się nie podłączył, także no można chyba z grubsza oględnie przyjąć, że rzeczywiście wszystkie urządzenia tutaj spokojnie nam się podłączą. Zatem podsumowując, to są dwa urządzenia, które oferują nam naprawdę podobne funkcje. Na przykład automatyczne podświetlenia. Jeśli chodzi o jakieś wyświetlane informacje, no to z tego co się doszukałem, tutaj będzie wszystko prawie że identycznie, więc ilość informacji, które uzyskamy z tych urządzeń, automatyczne synchronizacje z takimi platformami jak Strava też dla obydwu urządzeń działają identycznie, więc jeśli chodzi o takie funkcjonalności, no to tutaj to te dwa urządzenia będą dla nas pracować identycznie, jeśli chodzi o tą funkcjonalność. Jeśli chodzi o wyświetlacze, to jest główna różnica. Nie oszukujmy się, że tutaj jeśli chodzi o wyświetlacz typowo sigmowy, jeśli ktoś jest do tego przyzwyczajony, no to Rider 15 Neo będzie tutaj bardziej intuicyjnym wyborem. Jeśli ktoś chce mieć ten bajer w postaci kompasu, który będzie tutaj nam obrazowany w postaci tego kółeczka, no to stara 15 jak najbardziej się sprawdzi. I to tyle myślę, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch urządzeń. A o nich wspólnie myślę, że od tego powinienem zacząć, ale powiem teraz, że tak naprawdę te dwa urządzenia przez to, że korzystają z sygnału GPS, żeby wyświetlać dla nas informacje, tak naprawdę są banalne w użyciu. Wyciągamy je z pudełka, zakładamy na rower, nie martwimy się wpisywaniem jakichś tam obwodów koła i tak dalej, po prostu je wpinamy, rozpoczynamy trening i tak naprawdę jedziemy. Wszystkie odczyty z prędkości, dystansu i tak dalej będą dla nas wyświetlane na podstawie sygnału GPS i możemy sobie spokojnie te urządzenia przepinać między rowerami i nie martwić się o to, że jakieś dane będą nam wyświetlane w sposób nierzetelny. Dlatego jest to komfort. Poza tym precyzja działania GPS-u w stosunku do jakiegoś czujnika, który informuje nas na podstawie obrotu koła, jest no nieporównywalnie lepsza. Tutaj po prostu GPS będzie dużo precyzyjniejszy, jeśli chodzi o pokonane odległości, jeśli chodzi o jakieś średnie wartości prędkości. No jeśli chodzi o
takie prędkości na krótkich odcinkach, czyli na przykład jak przejedziemy pierwsze 10 metrów, no to rzeczywiście sygnał GPS wymaga od nas tego, żebyśmy jakiś tam kawałeczek przejechali, żeby on ten odczyt mógł pobrać, ale myślę, że dla przeciętnego użytkownika to jest żaden problem. Tutaj najzwyczajniej w świecie w porównaniu do jakichś czujników z kół ten sygnał GPS będzie bez porównania 100 razy lepszy. Dodatkowo mogę dodać, że jeśli chodzi o te dwa urządzenia i o samego dystrybutora, to tutaj naprawdę fajnie reklamacje działają. Zdarzały się pojedyncze problemy z tymi urządzeniami marki Brighton w stylu braku języka polskiego, bo jakimś cudem się usunął albo coś, ale to wszystko było w prosty sposób gwarancyjnie rozwiązywane, więc pod tym względem to też jest fajny plus do tych urządzeń, bo w cenie urządzenia nie kupujemy sam fizyczny sprzęt, ale też jakieś tam wsparcie gwarancyjne, które fajnie działa, więc jak najbardziej polecam. I podsumowując w dwóch słowach. Świetne urządzenie, które wpinamy, nie przejmujemy się nim, zapisze nam trening, możemy sobie go udostępnić, wyświetli nam te podstawowe informacje, które dla większości rowerzystów będą wystarczające. Poza tym mamy tu podświetlenie, świetną czytelność, no i stosunkowo długą pracę na baterii, więc jak najbardziej te 16 godzin i 120 godzin możliwości zapisu naszej trasy, to myślę, że wystarczająco dla każdego. Nie wyobrażam sobie, żeby komuś rzeczywiście tych godzin zapisu brakło. No chyba, że liczy na to, że będzie to zgrywał raz na miesiąc, więc... I to tyle. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. No mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście o tych dwóch urządzeniach. Nie twierdzę tutaj wprost, że 15 Neo jest jakoś dużo lepsze od 15. Po prostu są one od siebie różne. Mi pod wieloma względami 15 pod względem przejrzystości i sposobu wyświetlania informacji dużo bardziej odpowiada, ale też wyobrażam sobie, że wielu osobom ten kompas dużo bardziej będzie odpowiadał. Jak najbardziej zachęcam do zadawania pytań, jeśli chodzi o te dwa urządzenia. No też nie jestem alfą i omegą, jeśli o nie chodzi, ale postaram się odpowiedzieć, jeśli będziecie mieć jakieś konkretne pytanka. To tyle na dzisiaj. Cześć!